Czy pan jest przekonany w 100%, a może nawet jeszcze więcej niż w 100%, że marszałek Grodzki, wszystkie te zarzuty, które wobec niego są formułowane, są naciągane, nigdy nie miało to miejsca, jest to polityczna nagonka, tak jak marszałek Grodzki to definiuje? Jeżeli chodzi o moją osobistą opinię, to jest taka, że bardziej wierzę na dzień dzisiejszy marszałkowi Grodzkiemu niż Zbigniewowi Ziobro. Chciałbym, aby te rzeczy były wyjaśniane. Ja jestem zwolennikiem takiej przejrzystości, tylko jednocześnie wiem, że nie mamy szansy tego wyjaśnić za prokuratury kierowanej Zbigniewa Ziobro. Czyli po zmianie władzy uważałby pan, że należałoby to wyjaśnić? Tak, moim zdaniem niezależna prokuratura, niezależne sądy powinny to wyjaśnić. Mam nadzieję, że marszałek Grodzki obroni swojej transparentności, przejrzystości, udowodni, że jest człowiek niewinny i tak się ta sprawa skończy. Ale jeżeli ktoś kogoś oskarża, dobrze mu rzecz wyjaśnić, tylko przed niezawisłymi sądami i przy normalnej prokuraturze.